do Was całkowicie bez makijażu. Pomalowałam sobie tylko usta, żeby nie straszyć. Ale też nie chcę tak mówić, dlatego że ja absolutnie akceptuję siebie bez makijażu i naprawdę nie widzę problemu w tym, żeby gdzieś wyjść do sklepu czy coś takiego. No ale wiadomo, że jednak większość kobiet lepiej czuje się w tym, jak ma makijaż. I pogadamy sobie o tych kosmetykach, ale przy okazji też pogadamy sobie o innych rzeczach. Zrobię takie małe Q&A. I tak zastanawiałam się dłużej, żeby zrobić to Q&A zupełnie oddzielnie. I też takie zrobię. Więc pogadamy sobie o wszystkich kosmetykach, jakie właśnie testowałam i wcześniej zamówiłam na stronie Kokolity. I chciałam dla Was nagrać test na żywo tych kosmetyków. I taki nagrałam. I słuchajcie, przy montażu okazało się, że jestem całkowicie nieostra na całym teście. I gdybym była jeszcze przy jakiejś pogadance nieostra, no to spoko, ale byłam nieostra przy teście, przy czymś, co tak naprawdę chciałam Wam rzetelnie pokazać. No i stwierdziłam, że po prostu dogram moją opinię po 2 tygodniach stosowania tych wszystkich kosmetyków i nawet nie wiem, czy nie lepiej wyszło, że właśnie kręcę taką formę, a nie testy na żywo, bo testy na żywo są fajne, ale jednak pod wpływem nawet dłuższego stosowania kosmetyków czasami okazuje się, że coś na przykład zrobiło na nas pozytywne wrażenie, ale po dłuższym czasie, na przykład wysuszyło skórę, i tak dalej, wiecie, o co mi chodzi, więc pogadamy sobie najpierw o tym podkładzie. I słuchajcie, ja ten podkład kończę. Używam go ponad 2 tygodnie, może nie kończę, ale jest jego gdzieś z tyle. I oprócz tego, że jest to po prostu mistrz i geniusz, tak jak zawsze Double Wear, tak niestety z wydajnością tego podkładu jest kiepsko i zastanawiam się teraz, dlaczego on jest tak niewydajny. Może będę się już malować, bo mam bardzo mało czasu dzisiaj. Robimy też 2 stylizacje na bloga i nie chciałabym się spóźnić, a zaraz będziemy mieć najlepszą godzinę na to, aby wykonywać takie zdjęcia. Wracając do podkładu, to powiem Wam, że sam kolor podkładu wybrałam idealnie. A wiecie, jak to jest z tym wybieraniem podkładów online? Ja już sobie wybrałam chudę. Chociaż ja używam jej, bo sobie ją rozjaśniam inne podkłady, natomiast no, nie polecam Wam tego. I mój kolor to jest kolor Intensity 3.0. Cały czas mówimy o podkładzie Double Wear Light, czyli o tej nowszej, lżejszej wersji kultowego już podkładu Double Wear. I co ja zauważyłam? Przede wszystkim podkład jest bardzo trwały. Na pewno nie daje takiego efektu, nie tyle że maski, bo dla mnie Double Wear nie daje maski. On po prostu przy odpowiednim nakładaniu, możemy oczywiście nim zrobić maskę, ale jest kryciem idealnym. Tutaj to krycie jest mniejsze, ale jest piękne, naprawdę piękne, na co dzień po prostu perfekt. Do zdjęć, do różnego typu sesji zdjęciowych, bardzo ładnie wygląda ten podkład w kamerze, ale najpiękniej ten podkład wygląda jednak mimo wszystko z korektorem. Ja raz nałożyłam sam ten podkład bez korektora i wydaje mi się, że w zależności od typu urody, od też cery, jaka czy jest problematyczna, czy nie, ja lepiej czuję się z korektorem i dla mnie on lepiej z korektorem również wygląda. Więc jeżeli chodzi o podkład Double Wear, jest light w kozak. Zresztą zwykły też, ale bardzo Wam polecam. Piękny kolor ten, który ja sobie wybrałam, ale to będzie troszeczkę dla dziewczyn z ciemniejszą karnacją, czego nie widać pewnie w kamerze, bo tutaj są światła i tak dalej. Natomiast zdecydowanie polecę Wam ten podkład z czystym sumieniem, bo jest super. Kiedy zamawiałam Makeup Revolution korektory, najbardziej zależało mi na tym, żeby porównać je właśnie do kultowego Tarta, bo wszyscy na internecie, w cudzysłowie, mówią, że jest to zamiennik 1:1 właśnie dla mojego ukochanego Tarta, więc będę miała idealne porównanie ku temu, żeby również Wam pokazać, jak to wygląda. Więc na tą stronę nałożę sobie Makeup Revolution, który jest o niebo tańszy, a tutaj sobie nałożę Tarte. I wiecie co? Jakie mamy tutaj pojemności? Tutaj mamy 4 gramy w Makeup Revolution. W Tarte mamy... Ile mamy? 10 ml. I... Sprawdzimy sobie jeszcze cenę jego. Na stronie Kokolity 19,90. Także jeżeli chodzi o porównanie cen,
tych dwóch kosmetyków, no to ten zdecydowanie wychodzi lepiej cenowo. Chociaż też warto przeliczyć, że oczywiście jest mniejszy, więc co za tym idzie, szybciej nam się skończy niż Tarte. Ja już widzę, że nakładam go zdecydowanie więcej niż standardowy korektor Tarte, bo tam wystarczy, że zrobię coś takiego i jest. No tutaj jednak go dokładam. Ale słuchajcie, używałam go 2 tygodnie i też już mam do powiedzenia coś na ten temat. A tutaj nałożę sobie Tarte i możecie sobie zobaczyć, jak wygląda to z korektorem Tarte. Wygląda to tak. Więc jeżeli chodzi o jakąś tam sam sposób rozprowadzania się korektora, nie tak, to wygląda inaczej. Ten delikatnie mi już znika pod okiem, tak jakby wpijał się w podkład, ten cały czas zostaje. Ale sobie go rozprowadzę i muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo, naprawdę bardzo plastyczny korektor, który łatwo rozprowadza się w okolicy pod oczami. I naprawdę jest korektorem świetnym. Za 19,90 uważam, że nie ma w ogóle co się zastanawiać, czy go kupić, czy nie, bo jest rewelacyjny. Natomiast jak widzicie, ten ma zdecydowanie większą pigmentację. Zdecydowanie. Natomiast oba są bardzo, bardzo dobre i w szczególności polecam wam kolor C2 z tego Make Up Revolution, ponieważ uważam, że jest przepięknym kolorem z lekkim żółtym tonem, który dobrze będzie rozjaśniał okolice pod oczami. I tak, gdybym miała porównać teraz moje dwie strony pod oczami, to ta strona jest zdecydowanie z większym kryciem, ta zdecydowanie mniejszym, więc żeby wyglądało to mniej więcej podobnie, to ja sobie dołożę, żebym miała po dwóch stronach tyle samo. Zatem porównując dwa te korektory, ten ma nieco mniejsze krycie niż Tarte. Niemniej jednak jest świetnym korektorem, który nie wchodzi w zmarszczki, który też nie wysusza i nie wydobywa takiego suchego oka. Przysłowiowo oczywiście. I tutaj trochę boję się konturować, bo ostatnio nie za bardzo mi się to udało. Nie za bardzo mi się to udało, no ale dobra, spróbujmy. Dobrze, że idę na zdjęcia, to i tak na zdjęciach nie będzie widać tego makijażu w żaden sposób. Szybko trzeba pracować z samym konturowaniem, ponieważ bardzo szybko ten brązowy korektor zastyga i później ciężko się go rozprowadza, natomiast raz udało mi się fajnie nim faktycznie wykonturować twarz, raz trochę gorzej, mam wrażenie, że trzeba mieć wprawioną rękę, jednak to nie jest przeznaczony produkt do tego, aby twarz nim konturować, ale uważam, że się do tego jak najbardziej nadaje. Kończąc makijaż, odpowiem sobie jeszcze z wami na kilka pytań, które mi zadawaliście, które miały się znaleźć w Q&A i też Q&A mam zamiar dla was nakręcić, ale z innymi pytaniami, a ich naprawdę jest tyle, że o wow. Spokojnie zdążę odpowiedzieć na kilka tutaj i w Q&A. Pierwsze to jest, co odróżniało cię od swoich innych rówieśników? Co odróżniało? Wiecie co? Nic takiego szczególnego od rówieśników? Pewnie masz na myśli tutaj jako dziecko. Nie przypominam sobie, żeby coś jakoś szczególnie mnie odróżniało. Na pewno było mnie wszędzie pełno, byłam dosyć prędkim dzieckiem. Z tego, co na przykład mama mi zawsze mówiła, to miała problem z tym, aby za mną nadążyć, gdzieś mnie złapać i tak dalej. Na pewno pamiętam, że głośno się śmiałam i byłam takim chichotkiem, śmieszkiem jako dziecko. Zresztą to mi zostało do dzisiaj. Nie zawsze umiem to nawet pokazać gdzieś przed kamerą, bo zawsze się śmieję, że najlepsze sytuacje dzieją się wtedy, kiedy kamera nie jest włączona i to też świadczy o tym, że najlepiej się bawimy, na przykład jak kręcimy vloga. Jaki jest klucz do dobrej jakości kanału na YouTube? Wow, to jest dosyć grube pytanie. Jaki jest klucz do dobrej jakości kanału na YouTubie? Wiecie, z perspektywy czasu ja w ogóle zaczęłam bardzo szanować pracę na YouTubie każdego YouTubera, ponieważ człowiek, który
nie zajmuje się jakąkolwiek produkcją filmową, nieważne czy to jest kręcenie daily vlogów, czy jest to kręcenie teledysków, czy jest to kręcenie spotów reklamowych, a może po prostu pięknych lookbooków, często nie zdaje sobie sprawy z tego, ile dana osoba musi włożyć pracy w to, aby powstało na przykład 3 minuty dobrego materiału. Robię sobie delikatny baking. Dobrego materiału. I ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, dopóki sama w to nie weszłam. I zanim ja też puściłam swój pierwszy film na YouTubie, nie zrobiłam tego spontanicznie z dnia na dzień, a taki był plan. Plan był taki, że kupuję aparat, kręcę, wrzucam od razu, wszystko będzie cudownie i pięknie. Nie było, bo okazało się, że kupienie aparatu zupełnie nie wystarcza, żeby nagrać jakikolwiek film. Mało tego, posiadanie mega komputera w ogóle nie wystarcza, żeby zmontować jakikolwiek film. Posiadanie nawet dobrego programu do montażu nie w żaden sposób nie wpływa na to, jak ten film docelowo będzie wyglądał. I kluczem do dobrej jakości kanału jest czas chyba włożony i poświęcony nad tą daną pracą. Dlatego też czasami jak widzę, jakie YouTube promuje filmy, to łapię się za głowę, bo ja jestem osobą, która nie pcha się przed szereg. Ja robię coś sobie powolutku, po swojemu. Nie chcę wrzucać codziennie byle czego, żeby tylko było, żeby zapchać dziurę i tak dalej, choć mogłabym to robić. Nie wiem, czy mi czas by na to pozwolił, ale mogłabym to robić. Natomiast jak widzę, jakie YouTube promuje filmy, że wystarczyłoby, że nagrałabym film niedorozwinięta beza, która ma, nie wiem, 5 milionów wyświetleń i już. Więc nie jest to fajne, zważywszy na to, ile niektórzy YouTuberzy faktycznie poświęcają pracy nad swoimi kanałami, to jest to po prostu, uważam, bardzo niesprawiedliwe. Natomiast to, jaki YouTube ma... Wypadło mi to słowo z głowy. Algorytm. Jaki YouTube ma algorytm, nie jesteśmy w stanie nad tym w żaden sposób zapanować. Nie wiemy tego i mało tego, musimy dużo pracować nad tym, aby faktycznie nasze filmy zostały docenione. Przejdziemy do Maxineczki i teraz powiem kilka słów o tej palecie. Ona sama w sobie prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem, dlaczego ona mi się od razu skojarzyła z paletami Tarte. Tak na pierwszy rzut oka. Myślę, że każdy jakieś tam ma swoje skojarzenia i wykonam sobie nią makijaż. Najpierw zacznę od cienia bazowego. Ten będzie dobry pędzelek. I powiem Wam tak. Ja trochę jestem nauczona do swoich kilku palet. Nie mam ich bardzo dużo, natomiast jestem nauczona do pracy ze swoimi cieniami, które mają nieco inną konsystencję, ale nie mogę powiedzieć, bo na przykład kiedy już pracuję na oku z tą paletą, ona jest naprawdę w porządku. Wydaje mi się, że można z nią zrobić naprawdę piękne makijaże. Ja też nie jestem jakimś ekspertem w nie wiadomo jakich kompozycjach kolorystycznych na powiekach, choć powieki mam bardzo dużo i mogłabym tutaj spokojnie poszaleć, to tego nie robię. Wykonturuję sobie twarz, nałożyłam cień bazowy, mówiłam Wam, wykonturuję sobie twarz, mam w ogóle genialny pędzel do konturowania, naprawdę serdecznie Wam polecam, z NYXa. To jest mistrzostwo świata i teraz boję się, mam nadzieję, że mi się uda. Fajne jest to w tym pędzlu, że wystarczy, że dotkniecie policzka, pociągniecie w górę i w dół i śmieję się, że on sam konturuje. Moje pierwsze wrażenie odnośnie tej palety, powiem Wam szczerze, że było takie sobie. Poza tym, że bardzo mi się podobała kolorystyka i wszystko to, jak zaczęłam nakładać ją i swatchować, to jakoś tak
nie byłam do końca przekonana, ale ja też nigdy nie wyrażam takiej opinii, ponieważ jak wiemy, swatche to są swatche. To jak to wygląda wszystko na ręce, to w ogóle ma się nijak później do tego, jak to wygląda na twarzy albo jak to wygląda na powiekach. I użyję swojego ukochanego dysku niezawodnego z Sephory, który każdemu polecam. Bo jest świetny, tylko że oni robią edycje limitowane i co chwilę wychodzi zupełnie inny dysk w Sephorze. Natomiast wszystkie są fajne. Użyjemy różu, który jest obłędny. To jest zdecydowanie mój kolor. Ja nawet nie wiem, czy nie nałożę go na powieki. Słuchajcie, muszę się sprężać, bo słońce mi zachodzi. Jak mówiłam, musimy zrobić zdjęcia. A ja mam mokre włosy. Dołożę sobie tego bazowego cienia. Wiecie co, ja sobie wezmę. Pozwolę sobie wziąć tą paletę i malować się w taki sposób. Zaraz wam wszystko pokażę. Bo chcę z bliska. Nie, fajny jest ten bazowy cień. Naprawdę spoko. Na ręce beznadziejnie się słoczował, ale jest fajny. Tak. Powinnam użyć tych złocistych. Boję się. Ja nie lubię takiego makijażu za bardzo mocnego, no ale dobra. Tutaj użyję sobie kolorów Brick. To jest taki kakaowy. Sam kolor w sobie jest bardzo ładny, ale na przykład nie blenduje się tak masełkowo jak niektóre, ale... ale jest fajny. Ja uważam, że jest to paleta dla każdego. To jest paleta dla nie może szczególnie wymagających osób, ale każdy wykona tą paletą naprawdę piękny makijaż. Jeżeli chodzi o ten kolor, to troszkę jestem na nie. Natomiast cała góra, zobaczymy rozświetlacz. Róż, bronzer, mega fajne. Mój makijaż to wygląda zawsze tak samo. Dlatego może mam też dobre porównanie, bo każdymi kosmetykami wykonuję praktycznie ten sam makijaż i wiem, jak powinny zachowywać się w pracy. Ale cienie są naprawdę bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Dobrze, przejdźmy do rozświetlacza i zobaczymy, jak on się zachowa. O, ten mi się dobrze nakłada rozświetlacze, więc zobaczymy. Słuchajcie, to jest bardzo lekkie, subtelne rozświetlenie dla kogoś, kto nie potrzebuje takiego rozświetlacza jak Mary Luminizer i szampańskiego blink na swoim czole. No to myślę, że będzie naprawdę z tego rozświetlacza bardzo zadowolony. Ja natomiast nie do końca widzę u siebie zastosowanie tej części właśnie paletki z rozświetlaczem, ale reszta oprócz tego cienia Cooper, to wydaje mi się, że fajnie. Ten kolor aż też jest ładny, dołożę sobie go tak już, jak robimy test, to test. O, ten aż też jest piękny, no. To jest paletka, wiecie co, którą wykonacie, naprawdę taki idealny, bezpieczny makijaż i macie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No chyba, że potrzebujecie naprawdę mocnej torpedy rozświetlacza, no to musicie dokupić sobie coś innego. Ale na przykład na wyjazd, żeby zabrać tą paletkę i żeby wykonać nią podstawowy makijaż, no to myślę, że całkiem spoko, oprócz tego właśnie jednego cienia. Podejrzewam, że ten krystal może być podobny, ale nie wiem. Jego już nie będę dawała. Co jeszcze mamy tu? A, mamy Unwen! Dobra, no muszę wam powiedzieć o Unwen, no przecież. To jest chyba jedno z mega petard i zaskoczeń tego zamówienia. Powiem wam chwilę o masce, a później powiem wam o oleju. Moje włosy nie za bardzo lubią maski, bo ja mam włosy cienkie, one są takie... czasami lubią się układać, czasami nie lubią. Zrobię sobie przy okazji jeszcze brwi. Więc powiem wam... myślę, okej, niech będzie. Najpiękniejsze na stronie Unwen jest to, o czym wam już mówiłam.
że wykonujecie quiz i jeżeli nie wiecie, jaką macie porowatość włosów, to w tym quizie na pewno o tym się dowiecie i dowiecie się między innymi, jakie kosmetyki z jakiej serii Anwen zamówić. I ja w życiu nie zamówiłabym serii Mango i nigdy bym nie powiedziała, że mam włosy o średniej porowatości. Prędzej zamówiłabym Verbenę, dlatego że po prostu podobała mi się cała szata graficzna i uwielbiam zapach Verbeny, uzależniłam się wręcz od niego. No i stwierdziłam, że dobrze, zdam się na Anwen, to ona w końcu jest ekspertką od włosów i przetestujemy. No i od czego zaczęłam? Zaczęłam od tego, że nałożyłam sobie olej na włosy, dawno tego nie robiłam. I dziewczyny, był kiedyś taki boom na olejowanie włosów. Nie wiem, czy wy jeszcze je olejujecie, czy już nie, ale jeżeli przestałyście tak jak ja swego czasu, to naprawdę zacznijcie, bo ja widzę po niecałych 3 tygodniach, a w zasadzie 2,5 od olejowania włosów, odkąd właśnie zaczęłam to robić, jak moje włosy dziękują mi za to, że właśnie to wykonuję. Zostały mi jeszcze 2 rzeczy do omówienia i trochę skiepściłam, bo miałam użyć debalm tych bronzerów, a zapomniałam o nich i użyłam swoich standardowych, ale ja tych bronzerów używam 2 tygodnie, więc spokojnie mogę wam coś już o nich powiedzieć. To są te bronzery Take Home The Bronze i to jest mistrzostwo świata. Ja nie wiem, zastanawiam się, dlaczego marka Debalm jest tak niepopularną marką wśród wizażystów, albo może ona jest popularna, natomiast nie ma dobrego PR-u. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Przecież to jest mistrzostwo świata. Naprawdę mistrzostwo. Mój ukochany to jest kolor bronzer Thomas. Kolor prezentuje się następująco i zamówiłam sobie jeszcze ten Oliver, ale jeżeli chodzi o samego Olivera, niestety go nie widać na mojej twarzy, ponieważ jest za jasny, ale ja już widzę, jaka to jest konsystencja. Poza tym, że kolor jest nieodpowiedni, to na podstawie tego sorki Tomasa mogę stwierdzić, że mistrzostwo. Fajne jest to, że są malutkie, kompaktowe, mają lusterko, więc to, czego potrzebujemy w trakcie podróży, i są papierowe, leciutkie, po prostu nie czujemy ich gdzieś tam w kosmetyczce. No i co? I został mi jeszcze NYX żółty puder pod oczy. Już z nim lecimy, moi drodzy. Nie ma czasu. Jeszcze muszę rzęsy. Ja już oczywiście też go używałam i jest super. Jest super. To jest taki typowy banana powder. Na strefę T pod oczy, pięknie rozświetla, wygładza makijaż, efekt Photoshopa, więc serdecznie wam polecam. On jest tak niedrogi, że ja sama byłam w szoku, jak go zamawiałam, że on wychodzi tak mało. I tak, nie doczepiam rzęs, nie doczepiam, nie doklejam rzęs, nie przedłużam ich żadną metodą już od jakiegoś pół roku, ponad pół roku. I mamy tutaj Essence bazę pod tuż do rzęs. I wiecie co, nie przepłacajcie za takie rzeczy, dlatego że ja za tą bazę daję coś około 10 zł. Wiem, że są z Diora, są z różnych marek, ale naprawdę dziewczyny, nie ma sensu, bo ta jest tak genialna. A miałam też właśnie z Diora bazę i niczym się nie różniła, niczym dosłownie. Ale przetestowałam, skończyłam i wróciłam do tej z Essence i tutaj mam mój ostatnio ukochany tusz. Właśnie swoją drogą z Diora. Ale tusz to jest kwestia tak indywidualna jak podkład. Nie wiem, nie będę wam polecać czy nie polecać, po prostu każda z nas ma taki tusz, jaki jej odpowiada. Więc ja właśnie używam tego i jestem z niego naprawdę ekstra zadowolona. To jest Dior Addict Heat Lash. No i tak wygląda, moje drogie, mój makijaż. Ja mam ochotę sobie dołożyć jakiegoś rozświetlacza już na własną rękę jeszcze, bo ten od Maxi był taki bardzo delikatny. Co nie oznacza, że jest zły, bo tu nie o to chodzi. Tylko jest po prostu bardzo delikatny. A jak ktoś ma ciężką rękę do rozświetlacza, jak ja, to mnie doskonale zrozumie. Koniec. Jeszcze dodam trochę szminki, oczywiście Pillow Talk. To jest najpiękniejszy kolor. Ja chyba nie znalazłam jeszcze piękniejszego koloru od Charlotte Tilbury. Bardzo często mnie pytacie, co mam na ustach i albo konturówka, albo szminka. A szminkę mi poleciła fokusowana, pozdrawiam cię, kochana.
Mam nadzieję, że taka forma filmu, takiego luźnego, bo właśnie w taki sposób chciałam Wam to nagrać, przypadła Wam do gustu i że widzimy się w kolejnych. Zostawiajcie mi suba, będzie mi bardzo miło. I zostawiajcie mi też łapkę w górę, będę wiedziała, żeby kręcić dla Was więcej takich luźnych filmów. Buziaki, pa!